Oh my God. Dzień dobry. Dokumenty gotowe. Mogę schować do torby. Zabieram dzisiaj koszyk pierwszy raz w tym sezonie. W zeszłym roku sobie miałam taki trochę tańszy koszyk i on jest, słuchajcie, przepiękny. Jego forma, połączenie kolorów, no dla mnie to jest rewelacja. No jeżeli chodzi o takie pozytywne rzeczy, to w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak się przygotowujemy do jutrzejszego wyjazdu. Będziemy podejmować pierwsze próby pakowania, bo mamy jedną walizkę na dwie kobiety, więc kurczę, to nie będzie łatwe, ale wiem, że damy radę. Kto da radę, jak nie my? Więc pokażę Wam też, jak przygotować się do takiego wyjazdu, jak sobie zaplanować wcześniej stylizację i właśnie zrobić tak, żeby tych rzeczy było jak najmniej, ale jednak, żeby mieć wrażenie, że mamy taki wybór, nie? Zanim pojadę na spotkanie, muszę Wam powiedzieć o najlepszej promce i czymś naprawdę cudownym i oczywiście zrobię to, co kochacie najbardziej, czyli opiszę Wam nowe zapachy z Made in Laba, nowe na ich stronie i nowe w mojej kolekcji, ale co najważniejsze w moim przekazie to, że jest ta promocja, na którą wiem, że bardzo czekacie i w zeszłym roku też Wam się podobała, czyli 2+1, jak kupujesz dwa zapachy 100 ml, to trzeci masz za 1 grosz. Ja właśnie trzy konkretne zapachy Wam zaraz polecę i to takie, że padniecie. W ogóle ja już jestem tego pewna. Także link na dole, wszystkie zapachy też Wam opiszę na dole, żeby Wam ułatwić nawigację, jeżeli macie podobny nos do mnie, podobny gust, to będziecie zadowolone, moje kochane. I to jest, słuchajcie, ten zapach to jest nowy wymiar perfum. 117 jest to odpowiednik zapachu Toma Forda Lost Cherry. Tutaj mamy wanilię, patchouli, drzewo sandałowe, czereśnie, śliwkę, różne kwiaty. Zapach jest niesamowity. I teraz słuchajcie tego. Jak byłam z moją kumpelą w Poznaniu, to weszłyśmy do takiego sklepu z arabskimi perfumami i tam był czereśniowy zapach. On kosztował 690 zł i on mi przypomniał o perfumach Toma Forda, które ja wącham na jakimś lotnisku, Lost Cherry, i tam setka, ta cena się zaczynała chyba od 1500 zł, więc ta cena dla mnie po prostu zaporowa, jak na perfumy, nie? I słuchajcie, teraz Made in Lab ma nowości, ma tyle nowych, pięknych zapachów, muszę Wam powiedzieć, że same konkrety, no i między innymi właśnie ta 117, która pachnie identycznie, identycznie. I teraz powiem Wam tak, szczerze, tutaj u mnie możecie liczyć na szczerość. Tom Ford, intensywność i trwałość bardzo wysoka. Arabskie perfumy, które mi tamten zapach przypomniały, były bardzo podobne. Trwałość żadna. Tutaj mamy intensywność, jak się psikniemy, naprawdę dużą. Trwałość jest dobra. Nie bardzo dobra, ale dobra. Jezus, jak pachnie. Moja rada dla Was, moim zdaniem i w moim przypadku, te perfumy lepiej trzymają się na tkaninach, na odzieży, niż na skórze. Jak sobie kupicie ten zapach, słuchajcie, w takiej cenie, to naprawdę można testować. Zresztą możecie też sobie kupić mniejsze perfumetki, no ale teraz bardziej się opłaca te duże ze względu na promocję, ale jak kupicie, dajcie znać. Ja w ogóle kocham Made in Lab, bo oni mają piękne opakowania, minimalistyczne. To wygląda po prostu genialnie na półce z zapachami, ale przez to, że nie ma tego brandingu, nie płacimy za jakiś, nie wiem, wygórowany marketing, to cena samych zapachów, które są super jakości, jest rewelacyjna. Ja Wam teraz przedstawię zapach, który jest tak samo, jak nie bardziej intensywny niż oryginał. Gotowi? I to jest numer 127, który stanowi odpowiednik jednego z moich ukochanych zapachów wszechczasów, dosłownie. Zadig i Voltaire Girls Can Do Anything. Słuchajcie, te perfumy są tak intensywne, może Wam powiem, czym one pachną. Tu mamy gruszkę, bergamotkę, patchouli, piżmu, wanilię. I ten zapach jest, to jest zupełnie w ogóle inna historia niż ta czereśnia, którą Wam przed chwilą pokazałam. Ale czereśnia to jest w ogóle mój znak przewodni od teraz, nie? Serio. A czasami dla przełamania będę używać tego zapachu. To jest zapach kobiety sukcesu, dosłownie. On pachnie bardzo intensywnie. Tutaj czuć i wanilię, i kwiaty, ale też patchouli daje takiej głębi, takiej dojrzałości, kobiecości. Niemniej te przebijające się nuty,
które dodają seksapilu, energii, sprawiają, że to jest naprawdę w 100% mój zapach. I ja wam to gwarantuję. Jeżeli są tu fanki tego zapachu, kupicie sobie odpowiednik, będziecie w szoku. Będziecie w totalnym szoku, jak identyczne są te perfumy i jak one są intensywne. Więc jeżeli chodzi o trwałość, to ten zapach jest trwalszy od tego. I teraz, ja szukając czereśniowych zapachów, znalazłam coś dla mnie zupełnie nowego. Znalazłam taką eskadę Cherry in the Air numer 124 i tutaj mamy czereśnie, malinę, mandarynkę, gardenie, drzewo sandałowe, białe piżmo i zamsz. I to jest, moje drogie, zupełnie inna historia, dlatego że w czereśni Toma Forda jednak ten zapach takiej słodkiej czereśni kojarzący się z czereśniowym lizakiem jest na pierwszym planie. Tutaj tej czereśni aż tak bardzo nie czuć. To jest bardziej taki zapach owocowo-kwiatowy, lekki, kobiecy, romantyczny. Jeżeli szukacie przebojowości, to ją znajdziecie tutaj. Jeżeli chcecie pachnieć inaczej niż wszyscy, to tutaj. A to jest taki typowo wakacyjny, lekki, przyjemny zapach i on też u mnie jest naprawdę trwały na skórze i na ubraniach. Także kupujcie, testujcie, ja was gorąco do tego zachęcam. Najlepsza promocja w roku, serdecznie polecam, sama używam. Nie pamiętam, kiedy sobie ostatnio kupiłam perfumy drogeryjne. Zobaczcie, to jest wyzerwana butelka, ja po prostu trzymam sobie na półce, no bo mam sentyment do tego zapachu, więc tak, lecę na spotkanie, pięknie pachnąca, to będzie mój dzień. Jak wygląda, kochani, moja stylizacja? Koszula jest z H&M albo z Zary, kurczę, nigdy nie pamiętam, ale tu i tu. I w zeszłym roku i dwa lata temu były takie same koszule. Do tego spodnie, takie ala satynowe, to jest nowa kolekcja H&M, naprawdę super wyglądają. Buty Charles Footwear, też nowa kolekcja. Torba, już wiecie, Karl, okulary Gucci. Także tak, niech biel będzie z wami. Już jestem po pierwszym spotkanku dzisiaj. Mijam właśnie galerię Metropolię, która jest pieszczotliwie zwana przez ludzi, szczególnie złośliwych ludzi z Gdańska, Nekropolia. Bardzo specyficzne miejsce, w którym jest jedna wspaniała rzecz i to jest ich food hall. Naprawdę, tu jest tak dobre jedzenie, taki fajny klimat. No i często są tłumy ludzi i poza food hallem, też w sezonie, u góry na dachu, część parkingu, który tutaj jest usytuowany, jest wydzielona właśnie, to jest fajna przestrzeń właśnie na drinka, na kolkę, wieczorne jakieś tam wyjście ze znajomymi, także naprawdę spoko. No, także lecę dalej, od rana już dwa ważne telefony wykonane, spotkanie teraz odhaczone. Nie wiem, czy pamiętacie, jak uczyłam Sylwię robić taki wiralowy posiłek z TikToka. I teraz zobaczcie, ta typiarka wie, jak się ustawić. Przyjeżdża Sawa i teraz Sawa będzie robiła warsztaty. Jak ona lubi gotować. A ona tak se siedzi, ja nie, niby się uczy, cyk. Nie, dzisiaj nawet nie udaje, że się uczę. Ja jestem dzisiaj parobkiem Sawy i pomocnikiem, ona mi mówi. Ja jestem dzisiaj parobkiem. Tak. Ile, kto chce jeść, ile czego? Ja chcę tylko to, ale to jest w ogóle... Ile jajek chcesz? Ja wezmę dwa. To ja też dwa. A masz mówiłaś? Nie wiem. Ale uczta. Takie déjà vu, bo jak przechodziłam tym mostem, na który zaraz wejdę, dwie godziny temu, dwie i pół godziny temu, to nagrywałam takie story, że o, mój Gdańsk jest taki piękny. O tym też jest piękny, ale że potem jak skończyłam wyzwanie 10 tysięcy kroków dziennie z Lolą, to mimo że jest koniec wyzwania, to ten nawyk robienia kroków został i ja po prostu od rana łażę i to już jest taki odruch, że na przykład przyjechałam właśnie do Kanisa na nagrania, więc nie nagrałam nic na YouTube, musicie mi to wybaczyć, dlatego że po prostu zapomniałam, tak się skupiłam na tej rolce i na czasie z moimi kumpelami, że w ogóle dopiero jak wychodziłyśmy, to ja tak, o Boże, dzisiaj nagrywam vloga, dawno już tak nie miałam, ale fajnie tak czasami, wiecie, mocno się skupić na chwili, która trwa. No i właśnie
zaparkowałam kawał stąd z dwóch powodów. Po pierwsze zdrowotne kroczki, a po drugie ekonomia, bo tam za darmo jest parking, a tu wszędzie są płatne. Witajcie w moim świecie. Wróciłam do punktu wyjścia i chciałam wam powiedzieć, że albo inni influencerzy kłamią, albo są perfekcyjnie zorganizowani, bo ja przed każdym wyjazdem, nawet takim krótkim, na kilka dni, mam piętrzącą się robotę i dzień przed wyjazdem zazwyczaj siedzę do północy, czasami dłużej i właśnie mam jakieś takie kumulacje deadline'ów, wysyłania dokumentów, rozliczania jakichś umów. O, tu ze skanera niewyjęty dokument, więc kurczę, u mnie przed każdym wyjazdem jest spięcie. Jak to jest u was? Dajcie mi znać. Ja jak oglądam takie vlogi właśnie przygotowania do wyjazdu, które są takie estetyk, właśnie jest taka dobra organizacja, muzyczka w tle i w ogóle, i coś takiego oglądam, to zaczynam się zastanawiać, co w życiu zrobiłam źle. Że u mnie przygotowania do wyjazdu chyba nigdy tak nie wyglądały. Zawsze to jest takie, wiecie, a jeszcze to skończę, a jeszcze to, a jeszcze szybko, a tu ktoś dzwoni, a tu coś załatwić. No niestety, na przykład panie z urzędu skarbowego nie rozumieją tego, że ktoś sobie gdzieś wyjechał, jest święty termin, aż o dostarczenie jakichś dokumentów i trzeba je właśnie wysłać. A ja mam właśnie prawie zawsze tak, że te terminy mi się gdzieś tam pokrywają, także kurczę, co robię źle? Bardzo proszę mi powiedzieć. A może tak wygląda życie 99% ludzi i po prostu to jest coś totalnie niegrzejącego i niechłodzącego, bo jest to normalne. Więc czekam na wasze komentarze. Mam tutaj w notatniku, bo dzisiaj lista zadań jest tak długa, że w notatniku sobie wszystko wypisałam, no i właśnie odhaczam i mam taką mega satysfakcję. Także o, tu mam raporcik jeden, jeszcze jeden muszę zrobić dla drugiej firmy. Chodzimy z zadankami. Rachu ciachu i zaraz będzie po strachu i będę mogła w końcu przygotować stylówki. Jeszcze muszę późnym wieczorem do Handemu zjechać, bo mi się kończy termin zwrotu jednej rzeczy. I jeszcze muszę zmontować rolkę, którą się nagrywałam w kanisie, także już nic nie gadam, tylko tylko robię, nie? Yes! Podczas wyjazdu. Dobra. Wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota. Mamy 5 dni, tutaj są moje stylizacje. Jest, słuchajcie, nowy dzień, bo wczoraj stwierdziłam, że wolę skończyć całą pracę, wszystko co związane z kompem, faktury, wysyłanie i tak dalej. I dzisiaj na świeżo kąpiel i pakowanie, żeby mieć tylko jedną rzecz. I tak, tutaj mamy kosmetyki wspólne. Oliwia, jeszcze masz trochę miejsca do dorzucenia. Tu jest nasza walizka, jedna połowa jest moja, jak widać, nie za dużo jest tej przestrzeni. I teraz tak, do Disneylandu koszulka Mickey Mouse oversize i do tego krótkie shorty. Jedna sukienka, która ładnie się na ciele prostuje i zajmuje bardzo mało miejsca. Taki secik właśnie do zwiedzania z lnem, biały, piękny, komfortowy. Tam bielizna, to widzę, Oliwia już swoje rzeczy dorzuciła. Jedna cienka marynarka, którą zarzucę na shorty, w których jadę i biorę też ten top. Tu taki jeden top wyjściowy. Beżowe, krótkie spodenki, też lniane, bardzo komfortowe. I do tego taka koszula, którą wam pokazywałam. W ogóle dużo z tych rzeczy jest z Handemu, z ostatniego mierzenia. Więc tutaj mamy zestaw i te spodenki jako baza również pasują super do tamtego topu. Słuchajcie, to wszystko. No i tutaj koszula nocna. Oliwia, masz piżamkę? Najmniejsza, jaką mam. No weź tą nową, co ci kupiłam w Primarku. Także słuchajcie, tak? I teraz jadę z dużą torbą Louis Vuitton i na zmianę, żeby nie kusić no-name'owo, chociaż to jest bardzo droga dla mnie nerka sentymentalnie, bo to jest nerka, którą kupiłam z kolekcji Duck i Kretka i ona jest właśnie super na wyjazdy i ona mi będzie pasowała tutaj do wszystkich stylizacji. No albo ta torba, ale ona jest taka, ma być upał, jak ona będzie mojego ciała dotykać, to nie będę się dobrze czuła, więc chyba ją zostawię. No i czapeczka, Oliwia, czapeczkę masz? Mam. Dobra. No i słuchajcie, tyle, także tutaj mam konkretne sety na konkretne dni aktywności. Z jedną sukienką, którą może gdzieś tam się wieczorem założę, jak
pojedziemy oglądać wieżę Eiffla. W ogóle trochę mi się ręce trzęsą, ale ja zawsze tak mam, jak się pakuję, to jestem taka, wiecie, na maksa spięta. Niemniej dużo czasu, aż tak bardzo mi to nie zajmuje. Jak gumy do torebki. Tak, jeżeli chodzi o buty, to ja biorę sandały i New Balance. I w New Balance jadę, bo one są leciutkie, przyjemne. I sandały, może wam pokażę, takie zapinane z... No po prostu klasyczne sandały, no tylko że z perełkami. O, zaraz jeszcze je sobie wyczyszczę. One są bardzo wygodne i dobrze do stopy przylegają, więc są fajne, żeby robić 20 tysięcy kroków dziennie, bo myślę, że tak też będzie. Mi dosuszyć włosy, zrobić lekki makijaż. Moja stylizacja na podróż wygląda tak. Uwielbiam te New Balance, one są takie leciutkie. Duża torba, do której jak coś kupimy, będzie można włożyć jakieś prezenciki. I Oliwia mi właśnie przypomniała, że nie wzięłam okularów przeciwsłonecznych, więc biorę beżowe, czarne i te jasne, takie sportowe Ray-Bany i w nich właśnie pojadę. Także nie mogę się doczekać. Boże, ale dzisiaj jest gorąco. Szybko robię make-up. I co, widzimy się w Paris?